Witajcie w kolejnej odsłonie naszego cyklu, w którym staramy się Wam przybliżać najróżniejsze ciekawostki ze świata nauki. Dokładamy wszelkich starań, aby opisywane przez nas fakty były jak najbardziej różnorodne. W każdym odcinku Pixela odpowiadamy też na jedno z nadesłanych przez naszych widzów pytań. Zanim zaczniemy, zobaczcie, czym zajmiemy się dzisiaj. Czy na powierzchni Marsa może znajdować się woda? I dlaczego opłaca się hodować kangury? Ale najpierw zobaczcie, co przygotowaliśmy dla Was na początek. Ze wszystkich dużych ssaków występujących na Ziemi, to wale dziobogłowe stanowią największą zagadkę dla naukowców. Jest tak, ponieważ zwierzęta te żerują w oceanicznych głębinach. W skład tej rodziny wchodzą 22 gatunki, jednak większość z nich nie została wyczerpująco opisana przez naukowców. Gdy w 1963 roku u wybrzeży Sri Lanki znaleziono wyrzucone przez fale oceaniczne truchło tajemniczego osobnika z rodziny wali dziobogłowych, tamtejsi badacze mimo znaczących różnic morfologicznych zdecydowali się zaklasyfikować go do jednego ze znanych nauce gatunków. Z czasem wokół tej decyzji narosło wiele wątpliwości, jednak przez wiele lat nie było okazji do zweryfikowania tezy postawionej w latach 60. Dopiero po ponad 40 latach, gdy ocean wyrzucił na Seszelach ssaka, który do złudzenia przypominał okaz ze Sri Lanki, naukowcy mogli przeprowadzić testy DNA, które jednoznacznie potwierdziły odkrycie nowego, wcześniej nieudokumentowanego gatunku. Czy na powierzchni Marsa może znajdować się woda? Według najnowszych naukowych publikacji jest to bardzo prawdopodobne. Zainteresowani? Szczegóły znajdziecie w naszym następnym materiale. W 2011 roku naukowcy zaobserwowali na powierzchni Marsa ciemne smugi, które teoretycznie mogą być strumieniami wody. Owe tajemnicze ślady pojawiają się na równiku czerwonej planety w letnich miesiącach, po czym stopniowo zanikają. Od momentu odkrycia naukowcy powiązani z Amerykańską Unią Geofizyczną badali miejsca, w których potencjalnie mogła występować woda, w poszukiwaniu minerałów, których obecność dałaby niezbite dowody na potwierdzenie tej rewolucyjnej tezy. Do tej pory w badanych strefach znaleziono ślady żelaza, co nie świadczy jednoznacznie o występowaniu wody, jednak zwiększa prawdopodobieństwo jej istnienia. Naukowcy prowadzący ten projekt z optymizmem patrzą w przyszłość i zapowiadają kolejne publikacje. Kangury są uznawane za jeden z najbardziej charakterystycznych symboli Australii. Nie każdy jednak wie, że hodowla tych zwierząt może być świetnym interesem. Przekonajcie się sami. Kangury rude są największymi torbaczami występującymi na Ziemi. Samce osiągają niemal 2 metry wysokości. Potrafią poruszać się z prędkością ponad 50 km na godzinę. Dorosły osobnik jednym skokiem może pokonać odległość nawet 7 metrów. Nowonarodzone kangury są jednak nie większe niż wiśnia. Nie opuszczają torby swojej mamy przez pierwsze 4 miesiące życia. Szacuje się, że populacja tych zwierząt na terenie Australii wynosi ponad 11 milionów osobników. Wiele z nich hodowanych jest dla skór oraz mięsa, które stają się coraz większym rarytasem dla smakoszy z antypodów. Jest ono bowiem niezwykle chude, zawiera jedynie 2% tłuszczu. Branża ta generuje rocznie przychody rzędu 300 milionów dolarów australijskich. Kolejny odcinek naszego programu nieuchronnie zbliża się do końca. Zdążymy jednak zgodnie z tradycją odpowiedzieć na jedno z nadesłanych przez Was pytań. A dzisiaj dowiemy się, czy to prawda, że człowiek jest wyższy rano niż wieczorem. Człowiek po przebudzeniu może być nawet o 2 cm wyższy niż wtedy, gdy kładł się do łóżka. Dzieje się tak ze względu na działanie siły grawitacji. Krążki międzykręgowe pod wpływem długotrwałego nacisku zmniejszają swoją wysokość, a co za tym idzie, skraca się odległość między kręgami kręgosłupa. W czasie snu nacisk ten ulega znacznemu zmniejszeniu. Co ciekawe, kosmonauci wracający na Ziemię są o kilka centymetrów wyżsi niż przed rozpoczęciem misji. Dzieje się tak, ponieważ obiekty znajdujące się w stanie nieważkości nie posiadają ciężaru. Jeśli nurtuje Was jakaś naukowa kwestia, pamiętajcie, by wysłać pytanie na adres pixel@wp.tv. Najciekawsze z nich pojawi się w najbliższym odcinku programu. Nie zapominajcie też o klikaniu Lubię to i odwiedzaniu naszego fanpage'a na Facebooku. Czeka tam na Was jeszcze większa porcja ciekawostek. Warto też zasubskrybować naszą serię. I jeszcze jedno. Dzięki naszej aplikacji możecie nas oglądać na wszystkich urządzeniach mobilnych z systemem Android. Więcej szczegółów znajdziecie na android.wp.tv. Dzięki darmowej aplikacji WPTV na urządzenia mobilne będziecie mieć dostęp do wszystkich naszych produkcji. Aplikacja oferuje wiele użytecznych funkcji, takich jak udostępnianie plików czy tworzenie playlist z ulubionymi programami. Aplikacja dostępna jest na wszystkie urządzenia mobilne z systemem Android, takie jak smartfony czy tablety. Więcej informacji znajdziecie na stronie android.wp.tv. Dziękuję za obejrzenie odcinka, widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się ciepło.